Cześć, tutaj jest Sony Przemyt. Witam Was w pierwszym, w pierwszym odcinku nowej serii, a mianowicie Farming 2017 Osiągnięcie. To jest seria, w której będziemy głównie zajmować się tutaj osiągnięciami i po prostu żeby te wszystkie osiągnięcia odblokować, żeby było odblokowane osiągnięcia 17 na 17. No ja wiem, że to niby jest trochę stare, bo już niedługo za pasem chodzi Farming 2019, ale myślę, że to będzie fajna taka seria, taka odskoczna typowego farminga, spróbowanie przejście wszystkich osiągnięć. Zdobycie wszystkie osiągnięcia. Myślę, że to też zaczniemy tą serię zaraz jak wyjdzie Farming 2019, czyli jakoś w październiku. Od nowa zaczniemy tą sesję, będzie nowa gra, więc będzie, to będzie pierwsza seria, mam nadzieję, że z Farming Simulator 2019. Więc dobrze. Teraz sobie między innymi takie mam, że to osiągnięcia na najdłuższy czas. Graj przez 10 godzin na jednym zapisie gry. No już mam to wykonane. Na przykład totalne bankructwo. W dzisiejszym odcinku się może tym zajmiemy. Totalnym bankructwem. To osiągnięcie polega na osiągnięć ujemne saldo już pierwszego dnia. Myślę, że to może być ciekawe. Jak i niezależność finansowa. Też możemy spłacić dług. Jak? Da radę co zrobić. Bo to jest dalej ulubieniec gospodarzy, to już jest dłuższe. 3 punkty, dzisiaj też to spróbujemy zrobić. 3 punkty. O, to też jest dobry pomysł. 3 punkty. I zobaczymy. Dokładnie. Zobaczymy co to będzie. Więc zaczynamy. Tutaj mam trochę tych zapisów. Ale dobrze, weźmy sobie na normalnym. Zaczniemy grę na Gold Crest Valley. Nie wiem, weźmy sobie taką białą koszulę. Nie, bo kobietą raczej nie będziemy grać. No. Tutaj wszystkie moje modyfikacje wezmę i odznaczę. Dobrze. Więc tak. Spróbujemy teraz. Mam pomysł jak osiągnąć totalne bankructwo, ale najpierw spróbujemy zobaczyć 3 punkty. Spróbujemy zdobyć 3 punkty w koszykówkę. Wiem, gdzie akurat tutaj na Gold Crest Valley jest takie boisko do koszykówki, więc tam... I dlatego między wybrałem, bo to jest... Te osiągnięcia są głównie projektowane pod tą mapę. To są sztabki złota, gdzie będziemy szukać. To jest w miarę według mnie bardzo łatwe osiągnięcie, proste. Ale to nie na ten odcinek, więc w razie czego na drugim, gdzie całości poświęcimy szukaniu bryłek złota. No to trochę będzie. Chyba będę chciał poświęcić na to 2 odcinki, bo tego jest trochę. 10 tych, najpierw bez pomocy 10 znaleźć. Później po pomocy. Nie chcę przejść szkolenia. Najpierw weźmy to i pojedźmy od razu zdobyć 3 punkty. 3 punkty pojedźmy szybko zdobyć. O. Ja też będę musiał się do ulubieńca gospodarzy przygotować odpowiednio. Bo to znaczy, że trzeba każdemu gospodarzowi pomóc przynajmniej raz. Wiem, że pewnie będzie fala hejtu teraz w komentarzach, że jak ja jeżdżę. Ale nie chcę, żeby ten odcinek był bugwiaki długi. I tak nawet zrobiłem 3-minutowy wstęp. Dobra. Teraz gdzieś tutaj powinno być boisko. Właśnie do koszykówki, chociaż przejechałem. To było w tam niższej partii miasta. Części miasta. Kurde. No. Ja byłem kiedyś na tym boisku i próbowałem rzucać, więc zobaczymy. Ej, na serio, gdzie to boisko jest? Wiem, że w tej części miasta na pewno. A, tu jest. Oj, tutaj są no takie rzeczy pomocne. Torba i piłki. I musimy 3 razy tak trafić. Dobra. Pierwszy punkt. Nawet nie spodziewam się, że tak szybko mi wyjdzie. Aj. Ale fajną tę fizykę ma ta piłka.
zaraz. 3 punkty. Już to jest linia z trzeciego punktu. Czyli stąd muszę trafić. Dobra, już wiem, o co chodzi. Dobra, może przejdę na drugi kosz. Dobra, postanowiłem przejść na drugi kosz. Nie, to tak nie działa. Widzę, że to będzie trudne wyzwanie. Tutaj tak ta piłka przygotowana. Ale mi się wydaje, że im dłużej próbuję to, to mi się wydaje, że to jest niemożliwe. Na pewno to musi być możliwe, ale czy to jest tak oskryptowane, że to raczej nie doleci? O! Dobra. To jest możliwe. Dobra, to jest możliwe. Ale prawie. Ale dobra, to jest możliwe. Siadło. O, i mamy. Odblokowane osiągnięcie. Mamy cały... No, trochę tego jest. Nie wiem, ile to będzie. Ale dobra, mamy. Dobra, mamy pierwszy dzień. Musimy osiągnąć totalnego bankruta. Więc co? Kurde, ja nie... Dobra. Zacznijmy po prostu. Tutaj. Witam pana kombajnistę, zaraz zatrudnimy. O, ty też chcesz? Okej. Bo sobie właśnie przypomniałem, miałem plan, że będę kupował nasiona i resetował. Ale sobie nagle przypomniałem, że tutaj na tej mapie nie ma tych takich, że można kupić. Trzeba po prostu kupować w paletach. A ja skorzystam sobie z okazji. Coś za 20 tysięcy. Może jakąś przyczepę sobie kupię. O. Czemu nie szerokie opony? No. Jest tylko mamy 500. Co tutaj za 500? Praktycznie nic nie kupię. Bo piły łańcuchowe, które są bardzo tanie, też nawet nie kupię. Dobra. To jest spłata wszystkich pożyczek. Będzie prosta. Po prostu sprzedamy. Nie to, co kupiliśmy, sprzedamy. Nie, po prostu sprzedamy nasze uprawy. Sprawdzimy, ile tego mamy długu. Długu mamy 75 tysięcy. Może być ciężko. Może być naprawdę ciężko z tym długiem. Pewnie trzeba któryś z tych case'ów no, sprzedamy. Albo samochód. Ale dobra. Bo samochód to jest taki do przemieszczania się szybkiego, ale no to... To teleport będzie w razie czego. Więc, o, jak mnie zarzuciło. Więc dobrze. Ale dobrze, jest dobrze. 3 punkty, 1 na razie. Bankruta, a później... No bo jakby najpierw spłać pożyczkę... Ej, ale to też by nie było głupie. To też by nie było głupie. Gdy najpierw zrobił spłać pożyczkę, a później. Tak sobie myślę, to nie byłoby głupie zagranie. Bo bym od razu miał tak 85 tysięcy. A no dobra, przynajmniej mam rzeczy do gospodarstwa. Dobrze, pracownicy. Nie chcę was pogadać, ale bierzcie chyba więcej hajsu. Naprawdę. A właśnie, ja nie wiem, czy mam... Nie to. Tak, słuchajcie, paliwa domyślne. Szybki. Tutaj takie ustawienia muszę zrobić. O. Nie wiem, co to znaczy ta ziemia, ale dobra. Dobra, idzie to teraz. Jakoś. Więc sobie troszkę poczekamy. Powinien być jakiś timelapse, tak jak z tym... Był z tymi rzutami do kosza. Dobra, to widzimy się po przerwie. Dobra.
Witam, jesteśmy już po timelapsie. Jak mogliście zauważyć, nie to, o tutaj, mój stan konta wynosi niecałe 30. I też zauważyliście, że zacząłem spać soja. I sprawdzałem cenę, no to bez tego, żeby już zaoszczędzić trochę czasu. Ale teraz coś... jeszcze trochę mało biorą. Dobra, do tego panu teraz podziękujemy. No panu też. O! Mamy totalne bankructwo. I to osiągnięcie mnie cieszy. Nie wiem czemu, ale to osiągnięcie mnie cieszy. Dobra, więc teraz jedziemy sprzedać soję. Przy okazji będziemy koło sklepu, bo to jest, żebym się nie pomylił, Denton Bakery. No jedziemy do tej piekarni. Więc sprzedać soję za dokładną cenę 6680 zł. Nie, przepraszam, euro. Dawaj jak najwięcej, bo to jest najdroższe co mam. Tak mało niestety. Jednego pracownika mam, tak. Dobra, zaraz trzeba będzie do niego tam jechać. Teraz sobie jeszcze szybko po prostu wezmę i jedni. Wiem, że tym na pewno czynnika będę musiał sprzedać, więc sprzedam tego. Sprawdzę ile mają, 35 i 3. Dobra, to tego sprzedam, bo mam mniej motogodzin zrobionych. Będzie droższy, dlatego bo ja będę chciał sobie zostawić te dwa ciągniki. Więc dobra. Lecimy szybko to sprzedać. Ciągnik i dlaczego przyjedziemy tym. Będziemy po prostu wozić pick-upem to. Wiem, że to będzie wyglądało komicznie, ale to są bądź co bądź, to nie jest real life. To nie jest prawdziwe życie. Seria prawdziwe życie, więc na takie coś możemy sobie pozwolić. To jest jedna taka seria. Czy ja naprawdę klikłem? Odczepiłem i się teleportowałem do innego pojazdu. Dobra. Oho, to już się zapełnia. Pewnie to tak i tak to też będzie tanie auto. Ale zobaczymy. Właśnie, pomocnika muszę ustawić. Dobra. Na pewno paliwo wyłączę, bo teraz nie dość, że opłacam pomocnika, to jeszcze jego paliwo. I to jest właśnie dodatkowy koszt. O! Tutaj telefon nie wyciszyłem na nagrania, za co bardzo przepraszam. Dobra, teraz polecimy. Lecimy, lecimy. Ja jeszcze wyciszę telefon. Przepraszam za to. Dobrze. Dobra, robimy ten zestaw cały. No, można podczepić, można. Tylko, że na jednej ośce to co? Trudno. Ale można.
dodatkowym funduszem to jest to. Na pewno tą biatę na pojazdy sprzedam. Tutaj mamy ten mały, więc tutaj jest jeden. I mamy miejsce. Ale też jest tutaj. Tylko właśnie nie wiem, czy to właśnie sprzedawać, czy nie. Ty na farmie. No. Dobra, sprzedam. Ej, dobra, mamy 75 tysięcy. Czyli teraz to jest ten moment, w którym spłacamy cały dług. I niezależność finansowa, czyli dzisiejsze trzy osiągnięcia. Dzisiejsze trzy osiągnięcia zostały spełnione. Tak, dzisiejszy cena odcinek i to nawet jeszcze udało nam się dużo oszczędzić. Bo nie musieliśmy sprzedawać tego auta. No porządek zrobiliśmy na farmie, tylko tyle. Z tego też, to jest praktycznie same korzyści się odnieśliśmy. Więc okej, naprawdę, to jest super sukces. Jeszcze nie zdążyłem powiedzieć wam jednej rzeczy, że teraz niedługo wyszły bardzo fajne akcje GTA Online. I właśnie niedługo będę chciał, prawdopodobnie to będzie w piątek, jeżeli mi się uda to w środę wrzucić, co wątpię. Więc no to dwa dni powrócenia tego filmu. Wlatuję do was film, już tutaj wezmę, odbiorę. Wlatuję do was po prostu film z GTA Online, gdzie są nowe misje od kontaktów. To są bardzo fajne, dochodowe misje. Mam nadzieję, że z Pixelem uda mi się coś nagrać z tego typu. Więc dobra. Więc nie zapomnijcie, to będzie cotygodniowa seria, czyli co tydzień będzie się pojawiał odcinek z tej serii. Więc widzicie, możecie łapkować, tylko pokażę wam, że się uda. Co? Dobijecie tak z 5 łapek w górę. Wiem, że to nie jest Bóg wie ile, ale mam nadzieję, że dacie radę, wierzę was. I przypominam, pamiętajcie o subskrypcji, walnięciu w dzwonek, naprawdę, to pomaga. Więc dobra, trzymajcie się i cześć!